Okay, we're gonna keep this short. I'm already late for the DA. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get over there, see what you can find out. Government issue morphine. Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rock i przygotowałem dla was kolejne filmy o LA Noire. Gra trafi do polskich sklepów już za 3 dni, warto więc dodać kilka słów do wcześniejszych materiałów, które robiliśmy z Royem. Te starsze filmy, jeżeli nie mieliście okazji ich jeszcze obejrzeć, znajdziecie na środku ekranu, także polecam. A ja tymczasem przejdę do tego, o czym chciałbym wam opowiedzieć dzisiaj. Wśród wielu ciekawych aspektów gry najbardziej zainteresował mnie awans postaci. Wraz z naszym bohaterem, który nazywa się Cole Phelps, będziemy piąć się po szczeblach kariery Wydziału Policji w Los Angeles. A zaczniemy od najprostszego patrolu, który błyskawicznie okaże się znacznie bardziej ekscytujący, niż można było przewidzieć. Ten patrol to będzie coś na zasadzie tutorialu, takiego samouczka, w którym poznamy kilka ważnych elementów rozgrywki. Dostaniemy partnera, jak zresztą w każdym wydziale później, i kilka zadań do wykonania. Zaczniemy w tym przypadku od wsparcia dwóch doświadczonych detektywów, by później uczestniczyć w strzelaninie, a na końcu w pościgu i poszukiwaniu mordercy. Czyli przejdziemy przez takie trzy najważniejsze typy spraw, z jakimi przyjdzie nam się zetknąć później. Jak dobrze sobie z tymi zadaniami poradzimy, a przypominam, że można do nich podchodzić wielokrotnie, jeżeli nie jesteśmy zadowoleni z rezultatów, to przejdziemy na kolejny szczebel kariery. A będzie to, uważajcie, nadzór ruchu. Wbrew pozorom i dzięki Bogu nie będziemy stali na środku skrzyżowania kierując ruchem. Wydział, do którego trafimy, zajmuje się pościgami, wypadkami oraz potrąceniami, które mogą mieć kryminalne podłoże. Trafimy tutaj na kilka interesujących spraw, m.in. na prawdziwą historię zatytułowaną później Marriage Made in Heaven, czyli swobodnie tłumacząc niebiańskie małżeństwo z 1944 roku. Naszym kolejnym krokiem w karierze będzie Wydział Podpaleń. Wśród spraw trafi nam się możliwość rozwiązania zagadki tajemniczego pożaru, w którym zginęły dwie osoby i kilka innych jeszcze fajnych historii. Po rozwiązaniu tychże trafimy do Wydziału Kryminalnego, gdzie przestępstwa będą dotyczyły kradzieży, prostytucji, wymuszeń czy narkotyków. Tam trafimy na kilka ciekawych spraw, m.in. przyjdzie nam wyjaśnić zagadkę zgonu dwóch narkomanów, którzy przed śmiercią raczyli się morfiną pochodzącą z zasobów amerykańskiego rządu. Także też bardzo interesująca historia. Ostatnim szczeblem kariery będzie Wydział Zabójstw. Tam trafimy na najbardziej skomplikowane sprawy, które w większości będą związane z autentycznymi, głośnymi morderstwami. Między innymi przyjdzie nam głowić się nad słynną sprawą Czarnej Dali, którą być może znacie z filmu Briana De Palmy pod tym właśnie tytułem. Jeżeli jesteście zainteresowani tymi autentycznymi historiami, które znajdą się w LA Noire, to polecam link w opisie. Na dzisiaj to wszystko. To taki wąski zakres, o którym chciałem porozmawiać. Ten awans wygląda naprawdę interesująco. Sprawy wyglądają ciekawie. Co prawda do tej pory nie miałem jeszcze okazji znaleźć żadnej sprawy, w której uczestniczylibyśmy w pościgu policyjnym, chociaż takie rzeczy widziałem na filmikach. Miejmy nadzieję, że to będzie możliwe w grze. Tak czy siak, na dzisiaj to wszystko i zapraszam oczywiście na kolejne filmy. Na koniec mam jeszcze jedną, nietypową dosyć prośbę. Jeżeli moje filmy przypadły wam do gustu, to nie zapomnijcie kliknąć tego palucha do góry, dobrze? Proszę o to ze względu na to, że moje ostatnie materiały otrzymują negatywne oceny tylko dlatego, że nie są po angielsku, co uważam za lekkie przegięcie, no bo przecież mam prawo mówić na YouTubie w takim języku, na jaki mam ochotę, prawda? A jako, że te filmy robię dla Polaków, no to warto by się posługiwać językiem rodzimym i niemiło, że ktoś z tego powodu wystawia mi minusy. Tak czy siak, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia i do usłyszenia. Stay away. Tell me what I want to know, or I will have half the LAPD down here tearing this place apart. This world is only temporary. I'm helping people be together. If ever there was a time for extracting a confession, this was it!